Pacjenci Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie będą mogli wziąć udział w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum, które odbędą się 15 października. W placówce zostanie utworzony tak zwany odrębny obwód Obwodowa Komisja Wyborcza nr 34. Kto będzie mógł oddać głos w szpitalu? Do spisu wyborców będą tam wpisani wszyscy pacjenci, którzy zostali przyjęci na oddział najpóźniej dzień przed wyborami, czyli 14 października. Niestety hospitalizowani w dniu wyborów nie znajdą się w spisie wyborców, ponieważ komisja nie będzie miała możliwości zweryfikowania, czy pacjent wcześniej nie oddał głosu w komisji w swoim miejscu zamieszkania. Taki pacjent będzie mógł oddać głos w szpitalu tylko, jeśli będzie posiadał zaświadczenie o prawie do głosowania, które umożliwia oddanie głosu w dowolnym miejscu w kraju i za granicą. Taki dokument można otrzymać w dowolnie wybranym urzędzie gminy, ale nie później niż 12 października. Uwaga! Wyborcy, którzy będą ujęci w spisie wyborców w leszczyńskim szpitalu, z urzędu skreśleni zostaną ze spisów w swoim miejscu stałego zamieszkania.